podczas pierwszych warsztatów w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku rozmawialiśmy m.in. o roli lokalnych instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego. Kapitał społeczny to jest taki, można powiedzieć, smar, który powoduje, że wszystko zaczyna biegnąć inaczej i pewne mechanizmy zaczynają w społeczności działać tak, jak powinny. Zastanawialiśmy się nad tym, jak wspierać budowanie tego lokalnego kapitału społecznego w społecznościach. Reprezentujemy Wałbrzych. Nasze zadanie, nasz projekt nazywa się Wytwory, czyli Wałbrzyskie Tworzenie. Polega na organizacji 3 bloków warsztatowych, prawie dla każdej grupy wiekowej. Bajkotworzenie i to jest blok dla przedszkolaków. Filmotworzenie to jest blok dla dzieciaków w wieku od 7 do 15 lat. I przestrzeń tworzenie i to już grupę licealistów zapraszamy do współpracy. Chcemy to zrealizować w naszym ośrodku kultury, żeby dzieciom i młodzieży, która będzie w tych warsztatach uczestniczyć, też przedstawić, jak ten ośrodek kultury wygląda, jak działamy, jak pracujemy, kto z nimi będzie współpracował, żeby ich zachęcić do współpracy w przyszłości. I zbudować partnerstwo między właśnie kulturą a oświatą. Chcemy uzyskać właśnie tą więź, chcemy zbudować taką więź, żeby już te szkoły i te przedszkola, które wezmą udział w tym projekcie, już z nami zostały, żeby te dzieciaki nigdzie nie uciekały, żeby korzystały z naszych propozycji. Dziś rozmawiamy o animacji kultury, o tym, jak ludzi, mówiąc kolokwialnie, wkręcać w kulturę, ale będziemy rozmawiać także o projektach kulturalnych, taka pigułka wiedzy dotycząca projektów i zarządzania projektami kulturalnymi. Tak są projektowane instytucje kultury, domy kultury, to jest, myślę, ich przyszłości jedyna droga, że one muszą wyjść z dialogiem, muszą się otworzyć i animacja może być właśnie sposobem, w jaki powinny funkcjonować, w jaki powinniśmy organizować, realizować i ewaluować wydarzenia kulturalne. Myślę, że to jest właśnie słuszny kierunek, dobry trend. On się opiera na partycypacji społecznej, na zwiększającej się świadomości obywatelskiej, nastawianiu na relacje i na tym właśnie sąsiedztwie, na tym wszystkim, do czego dążymy jako społeczeństwo coraz bardziej wyedukowane, coraz bardziej zasobne, coraz bardziej świadome i właśnie takie konsumujące na ten nasz dobrobyt. Nasz projekt zakłada włączenie młodzieży i dzieci do już działającej inicjatywy, aktywności, do grupy, która działa od 2009 roku, to mówię to o zespole folklorystycznym Fujiyanki. Ale gdzieś w tej naszej działalności istnieje potrzeba włączenia i przekazywania tego, co już potrafimy robić i na czym się już dobrze znamy. Chcielibyśmy to po prostu przekazać młodszemu pokoleniu, zwłaszcza młodzieży. Tak jak wspomniałam, brakuje nam tutaj specjalistów, czyli w moim odczuciu cały czas gdzieś tam była potrzeba prowadzenia tańca ludowego, gdzie ja nie mam specjalnie jakby rozeznania ani wiedzy na ten temat, dlatego będąc w tym programie, realizując ten projekt, mam możliwość zatrudnienia choreografa, który nas tego nauczy po prostu, zwyczajnie pokaże, jak opracować tańce, jakie tak, tak. Oprócz tego mam też możliwość przyciągnięcia może większej ilości muzyków do zespołu, tak żeby po prostu stworzyli nam tą bazę muzyczną, opracowując ten obrzęd dożynkowy. Także ten program i udział, i ten projekt, który stworzyliśmy, jak spełnia nasze marzenia i oczekiwania. Odwaga, charyzma, dystans, niekonwencjonalne spojrzenie, świeżość, to jest to, co jest niezbędne, żeby być dobrym animatorem, żeby być liderem, czyli człowiekiem, który ma siłę tym entuzjazmem obdzielić innych, pociągnąć innych, ale też nie wyklucza to profesjonalizmu, bo to nie wystarczy właśnie ten tak zwany powiew świeżości i nic więcej, bo to musi być po prostu oczywiście podszyte profesjonalizmem, rzetelną pracą i pracą na danych, prawda? Tak jak mówię, zasoby lokalne,
ewaluacja, diagnoza, to jest podstawa takiej udanej pracy i udanego procesu tego edukacyjnego czy kulturotwórczego. Także, no tak, odwaga jest jak najbardziej ważna i to szczególnie jest tutaj, myślę, ważne w kontekście bardzo młodej kultury, że to jest współpraca tego sektora kulturalnego z sektorem oświatowym, kiedy to kultura jest uważana za właśnie ten drugi obieg, za underground, za tych freaków, prawda, za te NGO-sy, natomiast oświata, no to jest taki usystematyzowany, odgórnie sterowany system, który, wiadomo, ma to założone, ma to obliczone, ma to zewaluowane już, chciałby się powiedzieć, czasami już a priori. To były aktywne dwa dni. Myślę, że było wiele czasu i przestrzeni do tego, żeby się integrować i ta integracja, to poznanie, ono jest z jednej strony celem projektu, ale z drugiej strony takim efektem dodatkowym, wartością dodaną, która przy okazji takich spotkań, przy okazji wspólnego dzielenia się doświadczeniami i wiedzą, no, daje dodatkową korzyść.